Cheeky cheeky, you're my mind. Cheeky cheeky, all the time. If you want it, you got it. I'm burning inside. Cheeky cheeky, love your style. Cheeky cheeky, so alive. Let's go crazy, amaze me. Get into the vibe, 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 vibe. You're my dreams for the day and the night. Chicken, chicken, me say bonjour. What you say, girl? What you say, Lord? Chicken, chicken, come feel this vibe. Come along, sing time after time. Chicken, chicken, girl, you are the one. Big up, come my little girl. Siemaneczko. Siemaneczko wszystkim. Witam was, kochani, w kolejnym odcinku i w kolejnej serii SKR Osina. A dzisiaj, kochani, żniwa, 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 długo wyczekiwane, jesteśmy na wrześniu, słuchajcie, a więc tak, pójdzie na ogień owies, bo owies tylko mam do skoszenia w tym sezonie, także kombajn już przestawiłem, także jest nasmarowany tutaj po przeglądach, można nawet zerknąć, ura, ta blacha taka cińska, także tutaj wszystko już nasmarowałem, słuchajcie, elegancko, także można sobie to zamknąć. A więc to, żniwa, żniwa i żniwa, jeszcze raz żniwa, więc ja tu nie będę, słuchajcie, zbytnio się, że tak powiem, rozczulał. Także cóż, zostawcie łapkę w górę, suba, lajka, komentarz i jedziemy z tematem. Palimy maszynę, podnosimy header. Tutaj mam, słuchajcie, troszkę pszenicy jeszcze, ale to myślę, że ją może się jakoś, słuchajcie, zmiesza. Zaraz zobaczymy, jak zacznę owie skosić. Tam troszkę pszenicy w kombajnie zostało, to tam nic. Jedynie co muszę zrobić, to muszę, słuchajcie, wyłączyć pokos. Znaczy włączyć pokos, przepraszam, bo chciałbym słomę mieć. Także no. Ruszamy wczesnym rankiem z racji tego, że chłodniej, lepiej. Owiec jest suchy, także nie powinno być problemu. Jak ja tu wjadę, może troszkę cofnę. Także gigant znowu, słuchajcie, kurczę, na obroty zaraz tutaj wejdzie. Zobaczymy, jak to tutaj będzie szło. To się zmiesza. No dobra, to słuchajcie, ja to zrobię bodem. Na puste. I dobra, lecimy. Lecimy, słuchajcie, z owsem. Atakujemy na tym kawałku, gdzie jest też kukurydza. Także no, może sobie ten pomat ustawię. 8. Myślę, że owiec 8 to można kosić. Grę troszkę przyciszę. No i dobra. Ciśniemy, kurczę. Ile skosimy, zobaczymy. Ile będzie na hektar, też zobaczymy, słuchajcie. Także cóż, kurde. Troszkę do polatania mam, nie powiem. Także wczesny ranek i SKR już ruszył, słuchajcie. A, chłodno to i lepiej. Ale kurde idzie, kurzy, malina. No oczywiście później będziemy ją prasować, ale to myślę w następnej części odcinka. Dobra.
No i możecie dać znać, słuchajcie, w komentarzu, co sądzicie o takich akcjach tutaj z Bizonem. Czy wam się oczywiście film spodobał, czy też nie. Bo część osobom może się podobać. Kurde, co to mi przerzuca na drugi ekran, dobra. Także no zobaczymy, Słomy będzie tutaj, on jest dość dopatrzony, wam powiem. Jeśli chodzi o właśnie Orwies, powinno go troszkę sypnąć. Zobaczymy, ile nam sypnie. Ile będzie, tyle będzie. Wiecie, ja zawsze będę zadowolony i tak siak nie. Tylko zastanawiam się, gdzie ja jego będę sypał, słuchajcie, bo i ma miejsca nie mam już w halach. Ale coś może wymyślimy na odcinku. Także Bizon ruszył, więc jest dobrze. No jeszcze obok kukurydzę mam też do skoszenia, którą na wrześniu już będziemy, słuchajcie, też kosić, także akcja kiszonka się szykuje jak najbardziej. Być może na jesień lub zimę pójdą byki na sprzedaż, nie wiem jak tam z ich wzrostem będzie, słuchajcie. No już dojrzałość płciowa 66%, no mamy po 1615 zeta, że tak powiem. No cóż, że tak mogę to ująć, kurde, no jeszcze to nie jest cena, która mnie satysfakcjonuje, więc postaram się jeszcze troszkę, słuchajcie, ich podkarmić, podchować. Zobaczymy, o, mamy połowę zbiorniczka. Także no, zobaczymy. W tamtym sezonie to cały był pokos. Jeśli chodzi, znaczy całe pole było do skoszenia. Tak jak mówię, w tym sezonie tylko połowę tutaj, bo nie miałem co zrobić z tym kawałkiem rzepak. Już jak widzicie tam w oddali, a może jak nie widzicie, to zaraz zobaczycie, w oddali już, słuchajcie, wyrósł. Także to też jest dobrze. Kukurydza piękna, słuchajcie, tekstura, naprawdę, kurde, to jest serdeczne podziękowania i pozdrowienia dla autora. Kurczę, nie pamiętam nazwy, jak się autor nazywał, ale dzięki bardzo za wydanie tak pięknej tekstury, bo to jest po prostu przekozak. Tak, kurde, żeby tylko kukurydzy nie wciągło. Jakoś będziemy się starać, słuchajcie, żeby tej kukurydzy jakoś tutaj nie zaciągło i no. Także sobie odkosimy. Pierwsza taka akcja, słuchajcie, tutaj. Jeśli chodzi o tą kukurydzę, że tak, wiecie, mieszane uprawy na jednym kawałku pola. No ale pole jest nawet duże, więc nie chciałem też, że tak powiem, wszystkiego zasiewać zbożem, czy też właśnie kukurydzą. Bo tej kukurydzy aż tak nie potrzebuje dużo. Z drugiej strony, a widzicie, znowu tekstury, coś się pierdzielą słomy, no ale to już nic na to nie poradzę, może światła sobie zapalę. Albo i nie, kurde, nie. Nie widać, bo cień jest normalnie, nie? Także żniwa kukurydziane tutaj jak najbardziej. Te owsiane, przepraszam, kukurydziane, widzicie, jestem tak zmęczony, że się nie myśli, a jak człowiek jest zmęczony, to nie myśli, bo myśli, co nagrywać, co robić, nie? A tutaj trochę pewnie wygniotę jej, no ale cóż. Jeszcze na tam w oddali w kawałku też mam kukurydzę, którą nie wiem, czy skoszę na ziarno, czy skoszę na kiszonkę, słuchajcie, nie wiem, no tutaj owiec teraz pójdzie, no i kurde, szczerze, to ja będę musiał miejsca szukać na ten owiec. Nie wiem, słuchajcie, co tu zrobić. Czy to na skup od razu wozić? Może z jedną przyczepę sprzedam, słuchajcie.
Zobaczę, ile zarobię, nie? Chcę, żeby stratnym nie być. Widzę, że nie dojadę do końca. No, ale jakoś się postaram tutaj z ETS-em i no zmieścić. No dobra, rozkładamy się jakoś. No kurde, tutaj ciasno, jak nie powiem gdzie. Kurde, no i będę musiał co? Będę musiał cofać. Nie chcę, wiecie, też tak nierealistycznie jechać, bo zaraz bym wjechał w kukurydzę, zawrócił się i tyle, nie? Ale no chyba tu nie o to chodzi, nie? Dobra. Dobra, także wyjadę sobie tutaj na spokojnie i wtedy wysypię. 11 minut odcineczka, słuchajcie, no troszkę tutaj zajdzie czasu z tym sypaniem i w ogóle, no wiadomo jak to jest, nie, no kurde, gra się samemu. Chcę, żeby to na dwa kombajny może kurzyć, ale tutaj z drugiej strony nie czuję potrzeby na dwa kombajny działać. Dobra, jakoś tak, słuchajcie, tutaj zaraz podjadę z ETS-em raz, dwa i to będzie moment. O, i tutaj się wysypiemy, dobra. Także odcinki na żywo, ujawka nagrywane. Czasami już jak muszę robić cięcie, to robię cięcie, tak? O, odpaliła łamaga. Dobra, także podjedziemy sobie elegancko pod przyczepą, pod kombajn. Zobaczymy, ile będę miał na przyczepie po tym zbiorniku. No podejrzewam, że na pewno będę musiał odbić coś trochę gdzieś wysypać. Tylko mówię, no zastanawiam się gdzie, bo przyczepy drugiej nie mam. Żeby też jakaś wolna była. Także zobaczymy, no co tu się uda, słuchajcie, zrobić. No ranek wczesny. No ale cóż, zboże suche, więc zaczynam kosić, nie? Także tak. Dobra, i sypiemy. Może uda się screena zrobić? Nie, no niedobre miejsce na screena. W krzakach stanął, kurde, co to ma być? Ile ja mam na przyczepie? 28%, czyli teoretycznie 3 zbiorniki powinienem zmieścić. A zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie, nie? Dobra, ciśniemy dalej, kurde, z robotą. Mam nadzieję, że już teraz dojadę do końca, ale raczej na pewno dojadę.
Także no, kurde, najważniejszy ten początek tutaj, wiecie, obkosić, a później to już, jak to mówię, easy, z górki, nie? Oczywiście beleczek też będziemy, kurcze, zbieranie mieli od licha i trochę, ale kukurydza ładna porosła w tym sezonie, także też spodziewam się plonu, bo kurcze, popryskałem odpowiednio, ponawoziłem, powapnowałem, na pewno tutaj wapno też trzeba będzie zastosować, jeszcze tego, słuchajcie, nie wiem, no jest na żółto jakby pH, coś takiego, więc raczej chyba, a raczej na pewno będziemy, słuchajcie, znowu rozrzucać wapno. Ja po prostu co sezon będę wapno rozrzucał, nie? No bo jednak, kurde, wapno robi robotę, jeśli chodzi o plon. O, proszę bardzo, płatki pójdą na miniaturę i nie tylko. Także zobaczymy, co tu z wapnem zrobimy, ale tak jak mówię, podejrzewam, że raczej chyba będę rozrzucał. No i dziękuję oczywiście serdecznie za oglądanie ogólnie i za 1400 subów, słuchajcie, bo już jest 1400, chyba 14 nawet. Także no, oporowo lecicie, kurde, naprawdę. Bardzo mnie to cieszy, motywuje. Możecie powiedzieć, jak tam żniwa w realu u was, no, wy na pewno tam w części środkowej Polski gdzieś to już na pewno atakujecie jakieś jęczmienie, rzepaki, nie? U nas niestety, no jeszcze żaden kombajn, słuchajcie, nie wyjechał, ale to żaden. Także u nas w tym roku późne żniwa, mimo że ktoś tam myśli, słuchajcie, że ja, o, nie mam gospodarki i sobie gram, nie? No to przyjedzie do mnie człowieku, tak jak niektórzy słyszę biadolą, tam u tego kastrata na live i w ogóle. Przyjedź człowieku do pracy do mnie, serdecznie cię zapraszam. Jak nakosisz, jak wysuszysz te zboże, no to okej, okay, możemy iść w żniwa. Także no tutaj taka, chciałbym się odnieść właśnie do tej kwestii, którzy mówią, że o, nie mam do gospodarstwa, tylko gram, nie? Słuchaj, no ja mam wszystko, słuchajcie, ja mam wszystko przygotowane już na żniwa, tylko weź człowieku, wyjedź w pole, jak całą noc lało, bo nagrywam oczywiście w środę odcinek i wy macie go na czwartek na rano. Także z parku na środę padało w nocy, wiało, kto był na live, ten wie, mówiłem o tym, słychać było nawet, jak mi szybę łomotało, że tak powiem, deszcz. Także jak przyjedziesz, wysuszysz te zboże, kurcze, i dopilnujesz, żeby one nie zgniło, no to okej, okay, możemy kosić. Tylko szkoda mi maszyny po prostu, nie? Bo się dobija. No. Albo jak jeszcze odniosę się do takiej sytuacji, Halvan napisał komentarz ostatnio, jak ja jechałem w piątek za granicę, nie, tam, znaczy nie w piątek, no wcześniej, kurde, tam po rodzinę dokładnie chyba, z tego co pamiętam, no za granicą jechałem też po znajomego i no i tam po brata ciotecznego. Napisałeś, Halvan, taki tekst, mniej więcej go przeczytam, znaczy nie przeczytam, bo nie chce mi się szukać, ale zacytuję, że masz gospodarkę i za granicą jeździć, coś tu śmierdzi, Jarek. Słuchaj, śmierdzi to obornik w oborze. Że tak powiem, a co ja całe życie mam siedzieć przed komputerem? W domu? W gnoju? Chyba nie jadę tam w celach zarobkowych na miesiąc czy dwa, tylko jadę tam, kurde, że tak powiem, w konkretnym celu, nie? Jeżeli zechcę sobie, to pojadę, kurde, no naprawdę, ludzie wymyślają takie głupoty, takie pierdoły, takie dyrdy mały, że mi się po prostu spać chce. Także zastanówcie się czasami, ludzie, co wy mówicie, nie znając sytuacji człowieka i w ogóle, bo wiadolicie takie głupoty, że niektórzy, co was słuchają, co wy piszecie, mówię tu o swoich znajomych, to was po prostu wyśmiewają, leją. Leją ze śmiechu, kurde, bo nie mogą po prostu, nie? Oczywiście pozdrawiam Henia Sadownika, który to w komentarzu napisał, dobrze, że Jarek się nie poddajesz, czy jakoś tak, pomimo tych
różnych sytuacji na Discordzie i w ogóle, no Heniu, słuchaj, ja za stary jestem już na takie gierki dziecinne. Ja jestem za stary, kurde, na to i może mam 30 lat na karku, ale no kurde, nie jest ten wiek, żebym się przejmował takimi pierdołami, że tak powiem, nie? Sorry YouTube za przekleństwa, no ale tak to bywa. Nie jest to wiek, żebym się bawił jak dzieci, nie? Większość tamtych osobników, którzy mi robią podgórkę, to są dzieci. Ja dzięki nim mam wyświetlenia, łapki, że tak powiem, w dół też dają zasięgi, także okej, dziękuję wam za to. Nic mi, że tak powiem, nie pozostaje, jak tylko być wam za to wdzięcznym, nie? Także no, piszcie sobie, spamcie dalej czat. Ja się tylko, mówię, śmieję z tego. Ja się nauczyłem, że ja się nie przejmuję, słuchajcie, takimi pierdołami, że ktoś mi to mówi, że to czy u Fielsona tam gadają tak, że ja pedofil, że ja taki. Słuchajcie, ludzie mnie znają, a wy za te pedofilię, za oskarżanie ja mówiłem, kiedyś kurde się policja zainteresuje, kiedyś ktoś się po prostu weźmie za to, przyjedzie do mnie może nawet. Kurde, ja wtedy całą sytuację tego przedstawię, bo mam mnóstwo screenów, które was dzieciaki obciążają i zobaczymy, co wtedy na to wasi rodzice powiedzą. Czy będzie mamusia i tatuś zadowolony z tego? No, także jak to mówię, zwracam się tutaj do takiego jednego i drugiego gagatka. Sraj pan tak dalej. Kurde, co się przyblokowałem ja? Kurde, gdzieś ja tutaj blast. Kuźwa, nie wyjadę, ej. A nie, dobra, jest. No. Pegier z Dubowo. Też przychodziłeś na live'ie. Żaliłeś się, słuchaj, że Jelson cię wyzywa od PGR-usów, że nie cierpisz gnoja, tymczasem piszesz, kurde, że ja to taki, owaki. Także farmazonów jest kupę teraz. No ale mówię, ja się tym nie przejmuję, nie naprawdę, bo mam wspaniałą rodzinę, wspaniałą żonę, wspaniałe wszystko, że tak powiem, ja się cieszę każdym dniem. I mnie, że tak powiem, takie rzeczy nie interesują, a mam to w dupy e. Także no, sobie możecie mówić dalej, kurde, biadolić tam co chcecie, kurde, no mówię, mnie słowa nie ranią. Także no. Dobra, także no owsta troszkę powinno być, ale owiec to wiecie i w realu zazwyczaj dobrze sypie, także tam nie powinno być z tym problemu, że tak powiem, kurczę, no w realu też jak na dobrych polach rośnie, na dobrych polach uprawiany, no to i plon jest, chociaż no na szóstej klasie to ludzie mi mówią, że tak do półtorej tony i się dziwią, że słabo sypie, no ale też taka sytuacja jest, słuchajcie, wynika z tego, że nie dają różnych tych odżywek, kurde, dowozów, nie, no ktoś myśli, że obornika tylko dał i pod owiec i jemu będzie sypać, kurde, 10 ton z hektara, nie. No nie jest tak, kurde, że tak powiem, nie jest, no, niestety, no, żeby mieć plon, to trzeba, słuchajcie, kurde, narobić się, nie, że tak powiem. Dobra, także, kurde, lecimy na odsyp. Dobra. Także to nie jest takie, kurde, że tak powiem, proste to jest, tylko no
ktoś myśli, że dał nawozu, kurde, i jemu będzie sypać. No ciula będzie sypać, nie będzie sypać, kurde, jeżeli nie dasz wapna pod ziemię, jeżeli nie dasz oprysków, jeżeli nie dasz, kurde, odżywek, od chwastów, od wszystkiego, kurde, no wiadomo, jak to się mówi, wszystkiego trzeba pilnować i patrzeć, co wtedy będzie. Dobra, sypiemy kolejny zbiornik. Myślę, że jeszcze jeden powinien wleść. Tak obstawiam, że trzy zbiorniki to tak byłoby ok. 24 minuta odcinka, także no. Wkładamy rurę i ciśniemy dalej. A tutaj mijaczek, ale to... Kurde, krówką się zetnie, sierpem się tego... No. Także no, pogoda nie rozpieszcza, kurde, no cóż, kurde, siano też się pasowało, to... wilgotne w środku, kurde, niby z wierzchu suche, się kurzyło fajnie, a kurde, szkodzi co do czego, to mokre. Także ciśniemy. Oporowo, można powiedzieć. No tutaj też dłuższy odcinek troszkę może być, słuchajcie, no bo kurde, jednak jednak kuźwa ciutkę przedłużony zrobię z racji tego, że no z racji tego, słuchajcie, że no kurczę, dwa przejazdy robię już. Wiadomo, to trochę czasu zajmuje, no kurde, spory kawałek to, no ale już 7 godzin bizon nakręcił. Wiadomo, usługi. Jeszcze prawdopodobnie będę usługi, też to nie jest wszystko. Zobaczymy, czy ktoś będzie jeszcze dzwonił, żeby pojechać gdzieś do kogoś, bo mówię, u mnie to tylko w tym sezonie owiec prosić i ja mógłbym przeczepić już header do tego, do kukurydzy, bo kukurydzę na pewno będę bizonem ciął. Także no, no, jeśli chodzi na ziarno, też zobaczymy, jak tam kurde na skupach będą sytuacja będzie przyjmować, czy będą przyjmować, czy też nie będą przyjmować. Troszkę radio nam za cicho gra, słuchajcie. No, nie słychać. No, 27 minuta odcineczka, także pomału, pomału, nie spieszmy się, kombaj sobie na spokojnie przerobi. No i pewnie to na live'iku będę kończył, kurde, no bo jednak na odcineczku to raczej za dużo nie skoszę. Fajnie, że PGR, kurde, ogarnięty Janowo, tam na live'iku kto był, ten wie, widział na pewno. Lucky Games, oczywiście, którego pozdrawiam i zapraszam na kanał, pomógł mi bardzo, nie powiem, może jeszcze wystąpi na odcinkach nieraz, jak będzie chciał, zobaczymy. Troszkę chciulowo zrobiłem, tak wam powiem szczerze, bo ja zasiałem tutaj owiec po owsie. No ale cóż, wyrósł, coś tam, słuchajcie, kurde, tego towarzu sypie. Dobra. Ciekawe, czy mi się równo da tak pojechać tutaj. No jestem ciekaw, słuchajcie, kurde, ile tutaj... Z chęcią to bym nawigacji użył, no ale...
Chyba raczej nie bardzo. Mógłbym sobie tą kamerę włączyć przybliżaną, ale też kurde zawsze widzicie, szybko, szybko odcinek nagrywać i tak człowiek zapomni o tym. Pusta 49, no mówię rano, żebym wyjechał kosić, także no pierwszy tutaj na wsi. To już kombaj pracuje od rana, nie? Także... A mamy połowę zbiornika, także no trzy zbiorniki myślę zmieszczę. No i praktycznie mógłbym odcinek kończyć, ale to za szybko jeszcze trochę, słuchajcie, pociągniemy. Ten zbiornik jeszcze jeden może na mułce. A resztę zobaczymy, no kurde mówię, na hali to mam problem trochę, jeśli chodzi o zboże, no i nie wiem, gdzie go tutaj wsadzić. Panie Jarek, zobacz pan ceny, owies. 1400, no mógłbym teoretycznie, kurczę, jego sprzedać. PGR1 1452, 55, pokaż wahania cen. Kiedy owies w grudniu najwyższy, 1800, no strata, słuchajcie, będzie niesamowita, no ale... Będę się starał, kurczę, robić tak, żeby jego jakoś tutaj ulokować. Może gdzieś w hale jakieś inne będę cofał, przyczepę, zobaczymy. Bo jednak, kurde, do grudnia chciałbym poczekać, iż ta cena jak najbardziej mnie satysfakcjonuje. No i znowu się chmurzy, słuchajcie, bo nagrywam, że tak powiem, od rana, znowu się chmurzy. I nie wiem, co to z tego będzie. Ale kukurydza to mega, mega, ta tekstura naprawdę mega siada, mega kurde się podoba. Jak tam te temperaturki, wszystko jest ok, kombaj po remoncie. W sumie mogę od tyłu zdjęcie zrobić. Od tyłu, cokolwiek to znaczy, nie? Bez skojarzeń mi tu proszę tylko. Wiem, że niektórzy może będą mówić, że o, czemu ja konsoli nie włączę, nie? Kurde, jeden magik mi już, kurde, doradzał konsolę włączyć. Słuchajcie, włączyłem konsolę, to FPS-y potraciłem, nie wiem o co chodzi. Nie chcę po prostu z tym farmingiem kombinować już, bo mówię, mam podzespoły dobre. Mimo wszystko coś odwala czasami, także jest dobrze, niech będzie. Staram się tych ustawień, słuchajcie, nie ruszać, bo z farmingiem to jest tak, tak jak z rakiem, nie? Jak raka ruszysz, jak ktoś choruje na raka, nie? Oczywiście nie daj Boże. Jak raka ruszysz, no to już on wtedy, kurde, szybciej, że tak powiem, szybciej się człowiek, że tak powiem, no wiadomo co robi, nie? Ale tak samo jest tu z ustawieniami. Jak ustawienia ruszysz, coś pogrzebiesz, kuźwa, to tekstury się buguje, to jaki czas. Nie wiem o co chodzi, nie chcę wiedzieć. Słuchajcie, jest jak jest, nagrywam jak jest. Wiadomo, chciałbym lepiej, nie mogę, no. Trudno się mówi, no. Oj, 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 hamuj, kurde. Hamulce to on ma toporne. Tutaj hamulce to trzeba będzie na jesień, kurde, chyba wziąć się za niego. Dobra, ja sobie skoczę tak do tego, do ZTS-a. O, PH to tak średnio, no. Dobra, i ciśniemy, cóż. Także mówię, jeszcze jeden zbiornik. Raczej teoretycznie powinien wleść. A jak to będzie, zobaczymy. Ja sobie chudy przyszykuję, bo chciałbym zsypania zdjęcie, słuchajcie, zrobić, bo
No kurde, wiadomo, coś tam na społeczność też trzeba wrzucać. Ja, że tak powiem, teraz jakoś rzadko wrzucam na społeczność. No ale trzeba starać się częściej, bo jednak tam też zaglądacie, że tak powiem, łapki w górę dajecie, kurczę, komentujecie nawet czasami. Zachęcam oczywiście do zostawiania komentarzy jak najbardziej. Nie chodzi mi o zasięgi, ale miło mi się po prostu robi na serduszku, jak słyszę. Jak słyszę, słuchajcie, że fajny film właśnie i w ogóle nie, że ktoś dodał komentarz. Tak jak moja żona też mówi często. O, na przykład Agrowojtek dodał komentarz, nie, że tak. Kurde, no naprawdę człowieka cieszy. Minutek odcinka, no to tak jak mówiłem, będzie dłuższy odcinek, nie, no to tego, że tak powiem, się nie uniknie. Czy mi się tutaj uda zrobić zdjęcie fajne? Coś tam zrobiłem. No i tak jak mówiłem, no kurde, tutaj już będzie zaraz pewna przyczepa. Mogę nawet wciąć i wam pokazać. 85%. Kurde, tutaj skoczyć na ten konwój to problem. Także no jeszcze trochę wysypie się. Myślę, że z jakaś trzecia część zbiornika wlezie tutaj, no a reszta to po prostu już. Resztę będę poza odcinkiem ogarniał. No na pewno tak będzie zresztą. Także kurde, robotka będzie ogarnięta. Znaczy ogarnięta to nie, w sensie zaczęta. Także SKR, kurde, ruszył na pełnej, jeśli chodzi z owsem. Się zdziwiłem, że takie ceny owsa są, słuchajcie, że tak owiec potrafi płacić, kurde. No w sumie ty 1500 średnio za tonę owsa, to jest naprawdę dużo. Może opór sobie włączę. Będzie ładniej wyglądać. Także zdjęć sobie troszkę napstrykam. Ze żniw, no niestety u nas na Podlasiu, kurde, jeszcze nikt nie żniwuje w realu. Dlatego cieszę się, że po prostu mamy żniwa w farmingu, nie? No jakoś tam możemy sobie to potrzebę, że tak powiem, aurę zaspokoić, nie?
taki kawałek nie jest dość duży, myślę, że go poza odcinkiem jakoś na live powinienem przyatakować, nie? Tutaj jakoś tak wybijasy porobiłem, no ale to wiadomo, początek, nie? Ale prasa to weźmie ogólnie. Zawsze zastanawiało mnie, słuchajcie, jak niektórzy odcinki nagrywają i sami do siebie gadają na odcinku. W sensie, tak jak ja teraz, nie do was mówię, ale wy to usłyszycie dopiero jak ja film rzucę. A wiecie, że mi się nawet to przyjemnie robi? To nie jest takie, kurde, krępujące czy coś. Pamiętam pierwszego live'a, słuchajcie, robiłem to... to nie powiem, lęk jakiś tam troszkę był, kurde, no nie, myślę, dobra, się odpalam, zobaczymy jak to będzie, nie? A później człowiek jak się rozbujał, to... że tak powiem, z górki. No, się zachmurzyło znowu i znowu będzie, kurde, padać, oj, żniwa. Ale mówię, u nas jeszcze nie jest ten czas. To, że sobie niektórzy koszą, atakują, to niech sobie koszą. Ja mam czas, słuchajcie, kurde. Mokre zebrać, potem to suszyć, czy coś robić, dodatkowej roboty, to też nie idzie w parze, nie? Także znowu oparowy film. No, tak jak mówię, no ten zbiornik już po prostu na kosze cały. Dopcham co do fulla. I będę kończył odcineczek, myślę. A później po prostu będę się martwił, słuchajcie, co tu zrobić ze składowaniem jego tak naprawdę. Czy zmieniamy, słuchajcie, kombajn jakiś? Kurde, nie wiem, sorry, ale motory jeżdżą. Okna pootwierane, bo duszno i chmurno, że tak powiem. Czy planuję zmianę kombajnu po remoncie? Teraz niekoniecznie, słuchajcie. Po remoncie jakoś nie będę zmieniał kombajnu. Bo nie chce mi się. Na razie nie czuję takiej potrzeby, działa dobrze, nic się nie psuje. Mówię tam, kurde, parę noży w sieczkarni, żebym musiał wymienić, bo tam na usługi to chcieli... Wcześniej jak na usługi kosiłem, to chcieli przecież sieczkę. Także no... Także mamy wrzesień. Rzepak zasiany, więc nie mam tutaj obaw. No, a propos rzepaku, to będę musiał, słuchajcie, popryskać jego od chwastów. Bo nie powiem, że... Kurde, chwasty się znalazły w rzepaku i to taki jakby pielnik, coś takiego. Trzy przejazdy i pełna przyczepa. Ciekawe, ile tam będzie tego tonażu. Tak jak mówię, na słomę koszę, bo słoma jednak nie chce, że tak powiem, świeczkę. Mógłbym świeczkę, bo słomy mam w ciul. Ale wiecie co, ja postanowiłem, że ja słomę też będę zbierał, dlatego że to jest dodatkowy grosz. Tu trzeba się łapać, słuchajcie, wszystkiego. Jest po prostu dodatkowy grosz. Czekajcie, ja tu radio przełączę, bo... jak zwykle...
Dziadostwo się włącza. Także no, tam ktoś mówił, skąd mam takie basy w kompie. Słuchajcie, to jest equalizer. Equalizer, co trzeba skombinować. Ja tam nie pamiętam nazwy dokładnie, jaki ja tam pobrałem, ale też za pomocą Jamesona, nie powiem. Także serdeczne pozdróweczki dla jego tam, dla jego, że tak powiem, całego tego, całe te. Dobra, myślę, że tutaj jakoś nawrócę. A! Albo nawrócę, albo nie nawrócę, albo się sam nawrócę. No kurde, nie wiem, czy to będzie dobre. No i dobra, zobaczymy, kurde, jak to tutaj wyjdzie. No, kurde, czego? Połowę tego. Połowę zbiornika żem zniszczył. Elegancka robota, można powiedzieć nawet. Dobra. Kurde, 50 minut. Filmino, kurde, oporowy. Kurde, a jeżdżą? Tymi motorami, kurde, to zwariować można. Płoty postrzelane, także kurde, elegancko go dopcham ten zbiornik i myślę, będzie kurde. Będzie easy. Kurde, znowu pogoda dobija, masakra. Kurde, jak nie deszcz, to chmurno. Najgorsze, co może być, to słuchajcie, pogoda, jak dobija człowieka. Naprawdę, kurde, już nie wiem, co jest gorsze. No, także 48 minut odcinka, 50 minut bite będzie, kurde, a może i nie? Zobaczymy. No, ale też po części lubicie takie długie odcinki. Niektórzy to do mnie piszą i mówią, że o fajnie, kurde, Jarek oporowy film zrobił. No ale 50 minut pograć i nagrać to troszkę wyczyn jest. Jak to Honken mówi o straducie na kogucie.
Nie no, nie będę, słuchajcie, takiego godzinnego filmu robił, nie? 50 minut odcinka będzie, także ja dojadę do końca i się będę z wami żegnał, bo... To tak się zdaje, słuchajcie, że... To tak się zdaje, że kurde, siądziesz nagrywać, a tam dobra, jeszcze troszkę, to, że tak powiem, to pociągniemy, nie? Ale te minuty szybko lecą, naprawdę na liczniku. Uźwa ten czas, to mówię, tak zapieprza jak... Jak powalony, że tak powiem, brzydko. Dobra, damfy wyłączę, kurde, bo i zgaszę kombaj, niech odstygnie trochę. Dobra, także kurde, ja się z wami żegnam, słuchajcie, ojej, czekajcie, bo kurde, w krzaki się wpierdoliłem, że tak powiem. Dobra, ja się z wami żegnam, także zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz, kurcze, mam nadzieję, że się film spodobał i czekajcie na następne filmy i odcinki, także dzięki bardzo za oglądanie, do następnego, strzałeczka, cześć!